Na sieradzkim rynku od kilku dni zimowe wieczory rozjaśnia świetlna fontanna. Teraz można też poczuć świąteczny nastrój. W asyście Mikołajów i dzieci prezydent zapalił kolorowe lampki na choince. 10! Jeszcze na zabawę. Mikołajki zaprosiły dzieci do wspólnej zabawy. Miały też worki ze słodyczami. Padający śnieg stworzył wspaniały nastrój. Mimo zimna wielu sieradzan wybrało się na rynek z całymi rodzinami. No chyba bardzo fajnie, bo tak już tak bardziej rodzinnie jest, tak świątecznie i można ten czas jakby już poświęcić na to, żeby się przygotować do tych świąt i do tego czasu świątecznego. To jeszcze nie wszystkie świąteczne atrakcje, które czekają na mieszkańców Sieradza. Prezydent zapraszał na kolejne spotkanie na rynku. Zapraszamy na wspólne dekorowanie tej choinki 18 grudnia na godzinę 15, gdzie chciałbym wspólnie z mieszkańcami ja sam się pobawić w Mikołaja, a ich mieszkańców poprosić o to, żeby przynieśli dekoracje przez siebie wykonane do zawieszenia na choince naszej miejskiej. Będzie w zamian prezent. Tym prezentem będą choinki. Rozdanych zostanie 100 drzewek. Pomysł sprawdził się w ubiegłym roku, ale w tym będzie trochę inaczej. W tamtym roku było trochę przypadków. W tym roku będziemy bardziej oceniać już te dekoracje przyniesione. Zależy nam na dekoracjach, które trochę powiszą na tej choince, czyli najlepiej byłoby, gdyby to były rzeczy osobiście wykonane i wykonane z materiału, który się nie rozpuści na śniegu czy na deszczu, bo różnie może być z tą zimą. Być może wspólne dekorowanie choinki na rynku stanie się sieradzką tradycją. Najmłodszym zabawa na rynku wokół choinki bardzo się spodobała.